Cześć! Dzisiaj porozmawiamy sobie o 5 sposobach na zarabianie pieniędzy przez internet. Wiadomo, żyjemy w erze social media, w tej chwili naprawdę jest cała masa możliwości. Jeżeli tobie wydaje się na tą chwilę, że nie wiesz, co masz zrobić, bo rynek jest już pełny wszystkiego, sorry, tak na dobrą sprawę, to w tej chwili żyjesz w czasach, w których możesz zarobić na wszystkim, dosłownie na wszystkim. Kwestia tylko i wyłącznie twojego zaangażowania, determinacji i kreatywności, troszeczkę kreatywności. No ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Pierwszym sposobem, który w sumie powstał wraz z tym, jak powstały social media, jest zostać influencerem. Czyli jeżeli nauczysz się robić skuteczny marketing, jeżeli masz jakąś pasję, jeżeli w twoim życiu jest coś, co kochasz, co uwielbiasz, co robisz każdego dnia i czym chciałbyś się dzielić, może być to nawet twoje życie, może jest wystarczająco ciekawe, może masz fajne poczucie humoru, może masz zarąbisty charakter, może uprawiasz sport i dzielisz się z tym na swoim Instagramie. Jeżeli masz odpowiednie umiejętności marketingowe, jeżeli wiesz, jak komunikować się ze swoją społecznością, to bardzo możliwe, że zbudujesz dużą, dużą społeczność. Na twoim YouTubie, na Instagramie, na Facebooku, na Twitterze, gdziekolwiek tylko chcesz, na Musical.ly chociażby. Platform jest naprawdę w brud. Teraz tylko i wyłącznie kwestia tego, żeby zbudować tam dużą, zaangażowaną społeczność. Jeżeli uda Ci się to zrobić, możesz zarabiać. W jaki sposób? Po pierwsze, możesz sprzedawać własne produkty i uwierz mi, że jeżeli dajesz wartość do ludzi, jeżeli na serio angażujesz się serduchem w to, co robisz, to ludzie będą to chętnie od Ciebie kupować. Może być to najprostszy produkt, ale oni chcą Ci w jakiś sposób zapłacić za to, co dla nich robisz. To jest pierwsza opcja. Druga opcja jest taka, nie ma teraz chyba skuteczniejszej reklamy niż reklama właśnie poprzez social media. Więc wszystkie marki, wszystkie firmy, które chcą naprawdę się wybić, bardzo możliwe, że będą się do Ciebie odzywać, proponować Ci współpracę. Na początku może barterową, gdzie dostaniesz tylko zwykłą koszulkę i powiedzą Ci, żebyś się w nią ubrał i pokazał post, a ta koszulka będzie dla Ciebie za darmo. Ale może być też i tak, że Twój profil rozwija się dalej i Ty dostajesz jeszcze dodatkowo pieniądze w tysiącach, grubych tysiącach za to, że udostępniasz posty z jakimiś konkretnymi produktami na swoim profilu. Więc bardzo przyjemna opcja. Trzeba zapierdzielać, żeby rzeczywiście z tej opcji móc skorzystać, ale jest to jak najbardziej możliwe i jest to twór XXI wieku i twór social media. Drugą opcją jest coś, co rekomenduję osobom, które nie mają w ogóle pieniędzy na to, żeby zacząć. Nie mają pieniędzy na to, żeby zainwestować w jakiś biznes, a chciałyby zarobić jakieś pierwsze pieniądze. Taką opcją są programy partnerskie, czyli afiliacja. Mamy takie portale jak Money to Money, które zrzeszają różne firmy, najczęściej bankowe, które płacą Money to Money za wygenerowanie leadów. Leadów, czyli pozyskanie klientów na dobrą sprawę. I teraz, jak Ty możesz na tym zarobić? Zakładasz sobie konto w takim Money to Money i zaczynasz polecać produkty bankowe. Ktoś otwiera darmowe konto osobiste, a Ty zarabiasz z tego prowizję, powiedzmy 100 zł. Jest to jak najbardziej legalne, jest jak najbardziej bezinwestycyjne, bo jedyne, co Ty musisz zrobić, to zaangażować się w to, żeby ktoś otworzył te konta. Co najlepsze, na samym starcie możesz zarobić pieniądze, zakładając konta na samego siebie. Także już na samym starcie możesz zarobić jakieś 1500, może nawet 2000, jeżeli zaangażujesz w to swoją rodzinę, może nawet z 5000 zł na samym starcie Twojego biznesu. Więc to jest fajna opcja, bo możesz zgromadzić jakiś kapitał, a są ludzie, którzy zarabiają na tym dziesiątki tysięcy. Wyobrażasz to sobie? Więc jest to zdecydowanie coś, co rekomendowałbym tym osobom, które po pierwsze mają ukończone 18 lat, a po drugie chcą zacząć działać, ale nie wiedzą jak i przede wszystkim nie mają pieniędzy na start. Trzecia opcja, kryptowaluty, czyli kolejny twór XXI wieku. Technologia blockchain, kryptowaluty, to wszystko to jest coś pięknego. Wchodzimy w kompletnie nową erę. W jaki sposób można na tym zarabiać? Po pierwsze, możesz zacząć inwestować swoje pieniądze i kupować kryptowaluty. Wiadomo, wahania są różne, to jest dosyć śliski parkiet, ale jest też opcja, z której ja korzystam. To jest mega subiektywne, pamiętaj o tym, że to są opcje, z których ja korzystam, które sprawdziłem, testuję i używam na bieżąco. I tą opcją jest polecanie oprogramowania arbitrażowego i kupno takiego oprogramowania, które pozwala Ci zarabiać na kryptowalutach, nie ponosząc przy tym żadnego ryzyka. Czyli mamy dwa instrumenty finansowe
na dwóch różnych giełdach, czyli jedna kryptowaluta Bitcoin i tutaj jest Bitcoin i w parze z dolarem, powiedzmy, różnica na dwóch różnych giełdach jest 100 dolarów. Ty zarabiasz różnicę za pomocą tego oprogramowania, nie ponosząc przy tym ryzyka. Co jest najlepsze? Możesz zarabiać rekomendując właśnie to oprogramowanie i to całkiem przyjemne prowizje, bo nawet do 30%. Więc to też jak najbardziej jest opcja, z której ja osobiście korzystam i w której czuję się fajnie, w której czuję się pewnie. Kolejnym aspektem jest coś mega tradycyjnego, czyli sklep internetowy. Na dobrą sprawę pomyśl sobie tylko, w tej chwili żyjemy w czasach, gdzie prędzej pójdziesz do sklepu, spojrzysz na buty, przymierzysz je, sprawdzisz sobie, wrócisz do domu i zamówisz przez internet. Dlaczego? Bo w internecie masz większy wybór kolorystyczny, masz więcej modeli, masz tańsze przede wszystkim wszystkie te przedmioty, więc w tej chwili mieć sklep stacjonarny, nie prowadząc przy tym sklepu internetowego, troszeczkę sobie ucinamy. Więc sklep internetowy będzie świetną opcją, szczególnie zważywszy na to, że mamy takie opcje jak na przykład założenie sklepu, który jest już wręcz gotowy, wy macie tylko produkty, które są gdzieś na magazynie. Wyobraźcie to sobie. Otwieracie sklep, macie gotową stronę internetową, produkty są gdzieś na magazynie, a wy jedyne, czym musicie się zająć, to marketingiem, żeby wygenerować sprzedaż na tym sklepie. Nawet nie musicie dotykać tych produktów, nawet nie musicie ich wysyłać. Takie opcje istnieją. To jak najbardziej działa, ludzie na tym zarabiają w dziesiątkach tysięcy, w setkach tysięcy, a nawet w milionach. Tylko i wyłącznie kwestia tego, na ile się zaangażujesz i na ile Twój marketing będzie skuteczny w Twoim działaniu. Więc sklepy internetowe to jest chyba najbardziej tradycyjna tradycyjna opcja w tej chwili do zarobku przez internet, więc warto nad tym pomyśleć, warto się do tego skłonić, bo na dobrą sprawę sklep można założyć już nawet od 700, 1000 zł miesięcznie. Wyobraź to sobie. Nie ma inwestycji w towar, nie ma inwestycji w nic innego, tylko i wyłącznie w samą usługę sklepu. Jak dla mnie opcja świetna. I piątą rzecz, którą bym zarekomendował, jest marketing sieciowy, czyli stary, klasyczny, może nie klasyczny, ale stary biznes, który stwarza ogromne możliwości, z tym, że większość ludzi buduje go poprzez spotkania stolikowe. Wiecie, o czym mówię, MLM-y, czyli idziemy, dostaliście telefon od znajomego, cześć, nie widzieliśmy się tyle czasu, dawaj ustawimy się na kawę. Idziecie z nim na kawkę, on wam na stoliku w galerii wyciąga kartkę A4 i zaczyna rysować całe struktury i tak dalej, i tak dalej. Okej, to jest skuteczne, to jest fajne, ale z iloma osobami możesz się spotkać w ciągu tygodnia? Dobra, jesteś kozak, 30. A robiąc live'y, prowadząc skuteczny marketing, Instagram, Facebook, YouTube, jesteś w stanie trafiać do całej masy ludzi. W tej chwili takie rzeczy robi się online i mocno ciśnie się to online. Można to uzupełniać właśnie takim standardowym prowadzeniem tego biznesu, ale online naprawdę daje tutaj przewagę. I dlaczego o tym mówię? Bo to też jest rzecz, z której korzystam. Zbudowałem tam biznes, gdzie zostałem kierownikiem. Jestem naprawdę zadowolony ze swoich rezultatów, a nie zrobiłem nic poza sferą internetową. Także też się da i tutaj już to wiąże się również z inwestycją. Więc jeżeli nie masz inwestycji, wróć, możesz zostać influencerem, wróć, możesz zacząć się od programów partnerskich. I teraz pomyśl sobie o tym. Wchodzisz w programy partnerskie, zarabiasz swoje pierwsze 2000 i możesz inwestować dalej i dalej działać. Możesz za to otworzyć sklep, możesz za to wejść w marketing sieciowy, możesz za to zacząć działać z oprogramowaniem arbitrażowym czy z jakimkolwiek innym jakimś programem związanym z kryptowalutami. Także opcji jest w cholerę, a ja wymieniłem Ci tylko 5, z których sam korzystam, więc zastanów się nad tym. A na tą chwilę ja mam do Ciebie krótkie pytanko. Czy może korzystasz już z jakiejś z tych opcji? Może już działasz w jakimś obszarze, który wymieniłem? Jeśli tak, to napisz mi w tej chwili komentarz. Może porozmawiamy po prostu i wymienimy się doświadczeniem. A jeśli nie korzystasz, to może chcesz zacząć korzystać? W takim razie również zostaw komentarz. Ja się do Ciebie odezwę. Pomogę Ci może po prostu podjąć jakąś racjonalną decyzję. Pogadamy sobie. Warto jest się poznać. Więc na tą chwilę. Na razie. Trzymaj się. Szaka.